W poprzednim odcinku. Jason nie żyje. Zwierzył mi się, że chce się przenieść. Przez Vedera? Jest skorumpowany. To było w wozie Jasona. Kelly. Dziewczyna. To ona. Zabił pana partnera. Jason chciał pomóc Kelly. Uwolnić się od Vedera. Gdzie broń? Wrzucił ją do studzienki. Oskarżacie Vedera? Chcą mnie nastraszyć. Mogą cię zabić. Flynn próbuje wrobić pana Vedera. Bał się, że wyjawi pani jego sekret. Manipulował pan Kelly i swoimi ludźmi. Są pana dziwkami. Pani manipuluje. Zabił pan go? Nie. Przysięgli orzekli, że oskarżony jest niewinny. Ciało Kelly Lawson znaleziono podczas oczyszczania jeziora Red Hawk. Od jak dawna nie żyje? Od paru tygodni. Odkąd jej szukamy? Przed śmiercią odbyła stosunek. Uduszono ją stanikiem. Dziewczyna, która mogła pogrążyć Vedera, została zamordowana. Jej zniknięcie zbiegło się w czasie z zabójstwem Myersa. Myers chciał pomóc Kelly. Umówili się na miejscu zbrodni. Jest związek. Dopóki nie znajdziemy kontrdowodów, jest głównym podejrzanym. Dzwoni prasa. Już. Co powiesz? Jak najmniej. Mamy raport koronera. Nie ujawniajmy szczegółów. Utajnij dokumenty. Sperma nadaje się do zbadania. Mamy DNA Vedera. Właśnie. Nie możemy użyć tej próbki. Zabójca pewnie pozbył się ciała nocą. Jedźcie nad jezioro i do tamtego schroniska. Weź schronisko. Masz ochronę? Haley też. Nie lubię się martwić. Mieszkam na łodzi. Obudziła mnie motorówka, więc zadzwoniłam po straż. O której? O drugiej w nocy. Pamięta pani datę? Tak. A nazwę? Gdybym ją odczytała, na pewno bym to zgłosiła. Kogo pani widziała? Faceta i dziewczynę. O wiele dla niego za młodą. Rysopis? Średniego wzrostu, szczupły, krótkie włosy. A ona? Blondynka. Poznałaby ich pani? Chyba. Prasa szaleje. Wydałem oświadczenie, że nie mamy podejrzanego. Już zalazłeś za skórę policji, nie rozjuszaj ich. Zobaczymy, ilu przyjaciół ma Vedder. Zaangażuj się lepiej w jakieś sensowne przedsięwzięcie. Chętnie, ale najpierw obowiązki. Stanowisko może poczekać. Jasne. Witam. Ja do szefa. Już skończyliśmy. Świadek widział Vedera i Kelly na motorówce. Wiarygodny? Tak. Dostaniemy próbkę. Załatwię to. Doug, Mr. Vedder. Miss Chase, I was just taking stock. Właśnie po pani sprzątam. Po mnie? Zostałem zawieszony, a Wydział Wewnętrzny wszczął śledztwo przeciwko moim ludziom. Ale jest pan wolny. Straciłem reputację. Mój klient chce was pozwać. Powodzenia. Oto nakaz. Chodzi o Kelly? Tak. Podejrzewacie pana Vedera? Chcemy go wykluczyć. Ma pan nową sprawę. Próbka.
Martwiłyśmy się o nią, ale to szok. Odzywała się? Nie. Była jak starsza siostra. Opiekowała się nami. Miała rodzinę? Nas. Była sama, dlatego tu trafiła. To dobre schronisko. Pani Vider o nas dba, a jej mąż... Tak? Zarzucali mu zabójstwo, ale go puścili. Kelly go lubiła? Dużo z nim rozmawiała. Dlaczego odeszła? Kelly też miała tutaj starszą siostrę? Grace wyprowadziła się. W noc zabójstwa tamtego Gliny miała ją gdzieś podwieźć, ale się nie zjawiła. Jest wysoki czynsz? Schronisko płaci część. A resztę? Ja. Pracujesz? Jestem sekretarką. Czyją? Pana Taggarta z biura burmistrza. Kto ci to załatwił? Państwo Widerowie. Pomagają ci? Pięknie. Jak się odwdzięczasz? To znaczy? Dzięki nim dobrze ci się wiedzie. Wider wykorzystywał Kelly. Ciebie też? Nie wiem, o czym mówicie. Mogłaś zadzwonić. Nie widzieliśmy się od procesu. Życie Flynna legło w gruzach. Musiałam go powołać. I co to dało? Muszę udowodnić, że Vider zabił Kelly. Masz DNA. Skąd wiesz? Nic nie poradzisz na przecieki. Spróbuję. Oszalejesz. Mogę ci ufać? Mało zaryzykowałem? Jeśli okaże się, że to DNA Videra, to będziesz mi potrzebny. Dlaczego? Mamy napięku z policją, a sprawę prowadzi twój wydział. Potrzebne mi informacje. Co chcesz wiedzieć? Przesłuchaliśmy przyjaciółkę Kelly, Grace Hendricks. Podejrzewamy, że należy do stajni Videra. Popytam. Dzięki. Skąd wiesz o DNA? Śledztwo prowadzą kumple. Niech tyle nie gadają. Co mamy? Niestety nic. Laborant poszedł na lunch, w tym czasie próbka zniknęła. Coś jeszcze? Nic. Gdyby jej nie badał, to niczego by nie zauważył. A zapis z kamer? Wyłączono je na 10 minut. Ktoś miał dość czasu. Wiedział, czego szukać. Spermy. Oby nie należała do Videra. Krok od domu. Idź do recepcji. Chciałem sprawdzić billing Grace. Nie ma komórki. To dziwne jak na nastolatkę. Kelly też nie miała. Właśnie. Żadnych śladów. Pytanie, jak się kontaktowali? Może przez jednorazowe komórki? Otóż to. Nie do wyśledzenia. Ma w szafie pudełko. O nic nie pytam. Nie możemy tego użyć. Nie, ale się przyda. Skąd pani to ma? Nieważne. Co dla niego robisz? Moja sprawa. Chcę ci pomóc.
żebyś nie skończyła jak ona. Czasami... Co? Umawiam się z przyjaciółmi pana Widera. Z kumplami. Uprawiasz z nimi seks? Inne dziewczyny ze schroniska też. Jego żona wie? Nie. Jak to się odbywało? Kelly dostawała wiadomość i dawała nam polecenia. Dlaczego ona? Była jego zaufaną dziewczyną. Sypiał z nią? Tylko z nią. Dzwonił do Kelly? Zawsze dzwonił ktoś inny. Podawał termin i miejsce. Nazywał to spotkaniami w sprawie pracy. A chodziło o seks. Uwolnij się od niego. Nie skrzywdzi mnie. Powiedziałaś mu, gdzie jest Kelly. Martwił się o nią. Powiedziałam mu, że może jest z ładnym. Czyli? Spotykamy się z żonatymi, więc znamy tylko ksywki. Żadnych nazwisk. Ładny miał jej pomóc. Myśli pani, że to on ją zabił? Nie. Świadek widział ją z Widerem na jeziorze. Wydałam mu ją. To nie twoja wina. Zamknijcie go. Nie mamy dowodów. Ale możesz pomóc. Mam nakaz. Może dowiedziemy, że schronisko było pralnią pieniędzy. Świetnie. Zaatakujemy Widera z różnych stron. Otóż to. Mamy Grace na podsłuchu. Zgodziła się? Przekonałam ją. To ryzykowne. Czuje się winna. Jeśli Vider ją przyłapie, to może... To nasza jedyna szansa, żeby go dorwać. Daleko od centrum. Nie chcę być widziany z 18-latką. Po co jeździsz do Nowego Jorku? Nikomu nie powiesz? Słowo? Jestem Batmanem. Nie żartuj. Mam coś z sercem. Conlon nie wie. Co? Nie mogę biegać w maratonach. Ale jeszcze nie umieram. Ulżyło mi. Idą. Miło się zrelaksować. Po tym, co się stało Kelly... Wiem. Przykro mi. Powinnam ją była zatrzymać. Nie win się, źle wybrała. To ładnie ją zabił? Nie. On lubi zabawki, masaże i takie tam. Nie ufam mu. Nawet u niego nie była. Musiał ją zabić ktoś, kto lubił ostry seks. Ładnie ją związywał. I dusił? Dlaczego? Kelly została uduszona stanikiem. Ale ładny tego nie zrobił. Podał szczegół zabójstwa. Wsiadają, jedziemy za nimi. Dziękuję za kolację. Nie ma za co.
Gdybyś czegoś potrzebowała, dzwoń. Mam do ciebie prośbę. Pomódl się za Kelly. Oby znalazła spokój. Co robi? Obmacuje ją. Znajdzie nadajnik. Trzymaj się. Będę dziś lepiej spała. Dziękuję. Dobranoc. Pożegnali się. Zawieziemy ją gdzieś. Tracicie czas. Zna pan swoje prawa. Odczytuje pan je dealerom? Przyjemnie jest aresztować prawdziwych gliniarzy? Owszem. Annabeth, can you spell vendetta? Wiesz, co znaczy słowo vendetta? Pan Vider zdradził szczegóły zabójstwa, które nie zostały ujawnione. Publicznie? Zgadłeś. Mój klient jest policjantem. Mogły do niego dotrzeć jakieś przecieki w sprawie. Mamy raport. To co? Są jeszcze wyniki badania porównawczego DNA. Dowód skradziono. Jak to? Na jego polecenie. Przeceniacie mnie. Tak? Wycofaj zarzuty. Nic z tego. Niech pani zacznie szukać prawdziwego zabójcy. Siedzi przede mną. Dlaczego nas prześladujecie? Pani Vider, nie wierzę, że o niczym pani nie wie. Pierze pani 150 tysięcy rocznie. To datki. Nie zajmuję się finansami. Mamy księgową. To pieniądze od dealerów. A pani odcinała kupony. Zajmuje się wychowaniem i edukacją. I jeździ pani służbowym Mercedesem? Umożliwiamy tym dziewczętom start życiowy. Jakie świadczą usługi? Co pan insynuuje? Proszę zapytać męża o życie seksualne podopiecznych. Znalazłeś coś? W plikach tymczasowych. Tam przechowywane są tak zwane pliki cookie. Jasne. Ktoś wszedł na stronę Red Hawk. Po co? Sprawdzał, jaka jest głębokość jeziora. Wiesz kiedy? Tuż przed zaginięciem Kelly. Czyj to był laptop? Pani Vider. Wspaniale. Jest społeczniczką. Wspiera ją wiele osobistości. Wpływowych. Coś sugerujesz? Przedstawiam ci kontekst sprawy. Chcesz, żebym nabrał wody w usta? Czasem trzeba. Ale burmistrz chętnie pana wysłucha. Co jest w księgach? W schronisku trwa remont. Łatwo dopisać nieistniejące wydatki. Wiele materiałów trafiło do Viderów. Niespodzianka. Zobacz. Faktura za kafelki. Były w beczce z ciałem.
Zamówili próbki. Są darmowe, ale sklep się z nich rozlicza, wyszczególniając rodzaj i producenta. Pasują? Owszem. Co to? Nie ruszaj. To moje ubrania. Skąd się tu wzięły? Umiesz pływać? Jak mnie znaleźli? Williams. Hey Ray, what's up? Co jest? I'm on my way. Jadę. Grace Hendricks is being grożą Grace. Vider has a lot of reason. Vider wie wszystko. Przeniesiemy ją. Vider's gonna work on intimidating. Vider będzie chciał cię onieśmielić. Nie patrz na niego. Postaram się. Poradzisz sobie. Pani Vider będzie na sali? Nie, jest świadkiem obrony. Ale dowie się o wszystkim? Kurczę. Nie myśl o tym. Pamiętaj, że jej mąż zabił twoją przyjaciółkę. Będzie dobrze. Położyłaś małą? Czytałam jej bajki. Została z nią niania. I ochrona. Nikt nie zwraca na nas uwagi. To bar dla singli. Co z tego? Tamten facet na ciebie patrzy. A propos ładnego. Wiesz coś? Nie. To po co się umówiliśmy? Bo chciałem się z tobą zobaczyć. Tak? Mogłaś się nie zgodzić. A w sprawie służbowej przyszłaś. Nie mamy nawet rysopisu, co z ładnym. Spróbuję ustalić, jak Vider kontaktował się z kolegami. Może coś wyjdzie. Muszę lecieć. I po randce. To randka? Kto wie? Jutro zaczyna się proces. Wstaję wcześnie. Wiele tracisz. Serio? Tamten facet leci na ciebie. Cześć. Niewiele. Na podłogę. Dobrze, że żyjecie. Jak nas namierzyli? Przecieki, ale nie od nas. To policja. Ludzie Videra. Coś znaleziono? Żadnych śladów. Jasne. Nie damy się zastraszyć. Uh,
Miałam przesłuchać Grace, ale może powinnam się wycofać. Hayley nie może zostać sama. Też tak myślę. Przejmuję sprawę. To nie jest dezercja. Wiem. Przyniosę akta. Co tu robisz? Jako detektyw mogę tu wpadać. Martwiłeś się? Trochę. Dzwoniłem. Wyłączyłam dzwonek. Jestem cała. A Grace? Też. Oddaj tę sprawę. Już oddałam. To dobrze. Kiedy rozmawiałaś z Kelly? Dzień po zabójstwie pana Myersa. Chciała wyjechać. Dlaczego? Powiedziała, że to Wider zabił. Sprzeciw? Podtrzymuję. Proszę nie brać pod uwagę odniesień do poprzedniej sprawy i proszę o nią nie pytać. Co jeszcze powiedziała? Że Ładny da jej pieniądze na wyjazd. Kim jest Ładny? Nie znam nazwiska. Co go łączyło z Kelly? Wider kazał jej go zabawiać. Co to znaczy? Sypiać z nim. Czy rozmawiałaś z panem Widerem o zabójstwie Kelly? Powiedział, że ktoś udusił ją stanikiem, ale że to nie był Ładny. Tak stwierdza utajniony raport koronera. To wszystko. W jaki sposób pan Wider organizował rzekome zabawy? Jego pomocnik podawał Kelly terminy i adresy, a ona przekazywała to nam. Jak się nazywa pomocnik? Nie wiem. Nic nie potwierdza pani słów? Nie. Ostatnie pytanie. Co doradził pani pan Wider po śmierci Kelly? Żebym się za nią modliła. Mam mało czasu. Porównałem bilingi. Czyje? Widerów. Często dzwonił do niej z biura do schroniska. Miło. Rozmowy były krótkie. Potem zawsze do kogoś dzwoniła. Była pośredniczką? Według Grace o niczym nie wie. Chyba wie. Masz numery? Niestety nie. Dlaczego? Wszystkie były zastrzeżone. Sprytnie. Podczas remontu wybrała pani kafelki? Przysłano mi próbki. Z fakturą przedstawioną przez oskarżenie? Tak. Te kafelki znaleziono w beczce z ciałem ofiary. Nie umiem tego wyjaśnić. Gdzie je pani trzymała? W garażu, w schronisku. Co się stało? Zginęły. Ktoś je wziął. Jak to podczas remontu? Kto ma dostęp do pani laptopa? Za dnia biuro jest otwarte. Ktoś mógł tam wejść, kiedy pani wyszła? Każdy. Dziękuję. To wszystko. Próbki zginęły, gdy aresztowano pani męża i gdy zaczęły się kontrole? Sprzeciw. Podtrzymuję. Jakie relacje łączyły pani męża z Kelly?
Był jej mentorem. A pani była pośredniczką? Słucham. Mówiła pani Kelly, z kim i gdzie mają się spotkać pani podopieczne. To oszczerstwo. Chce pan zniszczyć nasze dobre imię. Mąż dzwonił do pani kilka razy dziennie. To co? Pan nie dzwoni do żony? Rozwiedliśmy się. Nic dziwnego. Ciekawe jest to, że po każdym telefonie od męża dzwoniła pani pod zastrzeżony numer. Darczyńcy są anonimowi. Dzwoniła pani do Kelly? Nie. Stręczyła pani podopieczne? Sprzeciw. Podtrzymuję. Są nieletnie. Sprzeciw. Dziękuję. Kelly Lawson uciekła z domu w poszukiwaniu lepszego życia. Sądziła, że znajdzie je w Greenwood. Ale spotkała tam Chrisa Videla. Wykorzystał jej zaufanie i niewinność. Gdy chciała uciec, udusił ją. Włożył jej ciało do beczki, a tę wrzucił do jeziora. Sądził, że ujdzie mu to na sucho, bo dla niego życie Kelly nie miało żadnej wartości. W jego oczach była wyrzutkiem. Chris Veder. On musi odpowiedzieć za zbrodnię, której się dopuścił. Nie ma dowodów wiążących mojego klienta z tym morderstwem. Dlaczego prokuratura mu je zarzuca? Nie szukała innych podejrzanych. Kelly Lawson was a runaway. Kelly była łatwym łupem dla zboczeńca, ale prokuratura nie pofatygowała się, żeby ująć jej zabójcę. Gdy tylko znaleziono jej ciało, z wielką energią zaczęto atakować mojego klienta. Wiedzą państwo dlaczego? Bo oskarżenie już raz poniosło porażkę. I teraz szuka zemsty. Za daleko się pan posuwa. Przepraszam. W świetle dowodów pan Veder jest niewinny. Dziękuję. Przysięgli orzekli, że oskarżony o morderstwo Christopher Veder jest winny. Annabeth. Veder chce iść na układ. Nagle zdecydował się mówić? Wizja stryczka rozwiązała mu język. Za łagodniejszą karę wyda wspólnika. Kogo? Ładnego. Był wspólnikiem? Możesz go mieć choćby dzisiaj. Proszę szanować mój czas. Naturalnie. W zamian za nazwisko przekonam Conlona. Peter Durkin. Durkin to ładny? Kelly poznała jego personalia, gdy zobaczyła w telewizji konferencję. Po zabójstwie Myersa? Durkin stał koło Conlona. I... szantażowała go, więc chciał ją uciszyć. Umówił się z nią i zadzwonił do mnie. A pan ją zabił.
Nie było powodu, żebym sam wykonywał brudną robotę. Powiesz mi, co się dzieje? Nie wiem, od czego zacząć. Mów. Wspólnikiem Vedera był Durkin. To niemożliwe. Ma łódź w przystani na Red Hawk. W noc zabójstwa zameldował się Bosmanowi. Skąd zna Vedera? Obracają się w tych samych kręgach. To nie czyni z niego zabójcy. Przeszukajmy jego wóz i łódź. Co ci jest? Mam chorobę morską. Nie płyniemy. Wiem. Kryształ. Z naszyjnika Kelly. Różowe włókno ze stanika. Nie odkurzyli. Na takim materiale zawsze zostają ślady. Nie zabiłbym na łodzi, bo znasz zbrodnie od kuchni. Gliny? O co chodzi? Kelly Lawson's murder? Vedder wskazał cię jako wspólnika. To absurd. Chyba mu nie wierzysz. Wszystko nam powiedział. Podał nazwę twojej łodzi i opisał wnętrze. Znaleźliśmy tam kryształ z naszyjnika Kelly, włókna i ślady. Dobrze. Znałem Kelly. Spotykałem się z nią. Vedder nas poznał. Kelly poprosiła mnie o pomoc. Vedder dowiedział się, że umówiła się z Myersem. Pobił ją. Powiedziała mu, gdzie. Zabił Myersa. Wtedy przyszła do mnie. Pozwoliłem jej nocować na łodzi. Gdy po nią przyjechałem, już jej tam nie było. Co się z nią stało? Widocznie Vedder nas śledził. Gdy odjechałem, zabił ją i wrzucił ciało do jeziora. Skąd miał klucz do przystani i łodzi? Kłamiesz. Oskarżę cię. To polityczne samobójstwo. Mam swoje priorytety. A ja znajomości z dziewczynami Vedera. Zabawiają się sędziowie, politycy i deweloperzy. Jeśli mnie oskarżysz, będziesz miał kłopoty. Grozisz mi? Przedstawiam kontekst. Zaprzepaścisz swoje szanse w wyborach po to, żeby skorumpowany gliniarz dostał łagodniejszy wyrok? Zabierzcie go. Obiecałem ludziom, że oczyszczę to miasto ze skorumpowanych policjantów. Skazanie detektywa Vedera było pierwszym krokiem. Teraz sprzątam własne podwórko. Postawiłem zarzut o współudział w morderstwie Peterowi Durkinowi. Niektórzy mi to odradzali, twierdząc, że nie przysłuży się to moim interesom. Odpowiedziałem im, że prawda służy interesom wszystkich, bo w to wierzę. Bardzo mi pomogłeś. Wymogłaś to.
Nie, prawda. Potrafisz się zawziąć. W nagrodę będzie kolacja. Śmiałe posunięcie. Kolacja u ciebie. Chcę zburzyć barykady. Sama je wzniosłaś. Pomożesz mi? Pojadę się przebrać. Przepraszam. Muszę kończyć. Odczep się, suko. Ciąg dalszy nastąpi. Wersja polska TVN. Tekst Wojciech Graf. Czytał Radosław Popłonikowski.